15 lutego wspominamy błogosławionego Michała Sopoćko, prezbitera. Michał urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie w powiecie ośmiańskim na terenie Wileńszczyzny w rodzinie szlacheckiej pielęgnującej tradycje patriotyczne. Od rodziców, którzy codziennie wspólnie się modlili, którzy ciężko pracowali, by utrzymać rodzinę, którzy darzyli się miłością i szacunkiem, sam uczył się miłości do Boga i bliźniego. W rodzinie kształtował się jego prawy charakter i dojrzewało powołanie kapłańskie. Po ukończeniu szkoły miejskiej w Ośmianie w 1910 roku Michał wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie. Święcenie kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1914 roku, a w latach 1914-18 był wikariuszem w parafii Taboryszki. W pierwszym roku pracy w tej parafii do pierwszej komunii świętej przygotował ponad 500 dzieci. Z własnej inicjatywy prowadził w niedzielne popołudnia katechezę dla młodzieży, co było wtedy ewenementem, gdyż nikt wtedy nie prowadził katechez dla tak młodych. Mimo trwających w tamtych okolicach działań wojennych, w okolicznych miejscowościach otwierał szkoły. Niestety władze niemieckie przeszkadzały mu w tym, szykanowały go, aż w końcu Michał musiał opuścić tę parafię. W 1918 roku wyjechał do Warszawy i podjął posługę kapelana wojskowego. Wypełniał tę posługę bardzo ofiarnie, w tym czasie sam też chorował. Po roku Michał rozpoczął studia teologiczne w Warszawie. Dalej pracował jako kapelan wojskowy i prowadził działalność społeczną. Równocześnie studiował pedagogikę. Praca Alkoholizm a młodzież szkolna była zwieńczeniem jego studiów pedagogicznych. Wtedy wrócił do Wilna, gdzie godził własne studia, pracę naukową i działalność duszpasterską w wojsku. Obowiązków mu przybywało. Był też cenionym spowiednikiem. Przez pewien czas spowiadała się u niego siostra Faustyna Kowalska, gdy mieszkała w Wilnie. Oprócz samej spowiedzi wiele też z nią rozmawiał. Mówiła mu o objawieniach Pana Jezusa. Michał polecił jej, by je spisywała. To on przyczynił się do tego, że powstał dzienniczek i do rozwoju kultu miłosierdzia Bożego. Po wojnie w 1947 roku ksiądz Michał przyjechał do Białegostoku. Był wykładowcą w seminarium duchownym. Prowadził też intensywną akcję trzeźwościową. Dużo pisał i publikował artykuły, książki. Wiele z nich poświęcił tematyce miłosierdzia Bożego. Poświęcał swój czas i siły na działalność duszpasterską. Ksiądz Michał Sopoćko zmarł w Białymstoku w wieku 87 lat, 15 lutego 1975 roku. Pół roku wcześniej świętował swoją 60. rocznicę święceń kapłańskich. Został beatyfikowany 28 września 2008 roku. Tego dnia papież Benedykt XVI powiedział o nim w Rzymie. W szczególny sposób pozdrawiam dzisiaj uczestników odbywającej się w Polsce, w Białymstoku, beatyfikacji sługi Bożego księdza Michała Sopoćki, spowiednika i przewodnika duchowego świętej Faustyny Kowalskiej. Za jego sugestią w znanym dzienniczku opisała ona swoje doświadczenia mistyczne i objawienia Jezusa Miłosiernego. Także dzięki jego staraniom został namalowany i przekazany światu znany obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Ksiądz Michał dał się poznać jako gorliwy kapłan, profesor, wykładowca i krzewiciel kultu Bożego Miłosierdzia. Łączę się w radości z archidiecezją białostocką i wileńską oraz ze wszystkimi wiernymi w świecie, którym bliskie jest przesłanie Jezusa Miłosiernego. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko jest patronem Białegostoku. Módlmy się. Boże, światły i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Michała na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże.